Kilku lat mierzymy się z coraz większymi wyzwaniami w świecie biznesu, a co za tym idzie, także w świecie marketingu. To okoliczności, które sprzyjają chaosowi marketingowemu. Przecież trzeba podjąć wiele różnych trudnych decyzji, które bardzo często bazują na emocjach. Jak w takich warunkach utrzymać odpowiedni kurs i trzymać się pewnych założeń strategicznych? Właśnie o tym opowiem w 30. odcinku Strategicznych Piątków. Pokazuję tutaj, w jaki sposób działać efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Zaczynamy! Cześć. Ja nazywam się Dawid Czoska i zwiększam efektywność marketingu. Dzisiaj opowiem o tym, w jaki sposób działać strategicznie w tych trudnych, chaotycznych czasach, w czasach, w których wiele rzeczy się zmienia, w których trzeba podejmować wiele trudnych decyzji również w świecie marketingu. I Chciałem wam opowiedzieć jakby ten temat na przykładzie konkretnego case'u, na przykładzie mojej współpracy z Janną i pracy jaką ona wykonuje do dnia dzisiejszego w swojej firmie. Poznaliśmy się w maju 2020 roku i tutaj żebyście mieli szerszy kontekst, e, powiem wam, że Asia działa w branży edukacji. E, Asia uczy nauczycieli tak jakby, więc maj 2020 roku przypominam, dwa miesiące po wybuchu pandemii. E, to był okres bardzo trudny dla, dla działań Asi, bo wiele rzeczy jakby było wtedy chaotycznych. Trzeba było się przestawić na online, jak doskonale pamiętamy, a w, w branży Joanny, w, w branży nauczycieli było to wyjątkowo trudne. E, I Asia w tym, w tym okresie, w okresie pandemii, w okresie chaosu, w okresie wielkich zmian... E, Wymyśliła, że chce zacząć działać strategicznie, że pewne procesy marketingowe chce poukładać. Dlatego też zaczęliśmy współpracować i w sierpniu 2020 roku, czyli kilka miesięcy po tym naszym pierwszym spotkaniu, podpisaliśmy umowę na stworzenie strategii marketingowej. I teraz na tym przykładzie chciałbym Wam pokazać. W jaki sposób ta współpraca przebiegała, jakie były takie kluczowe aspekty, których Asia się trzymała, bo tutaj większość pracy była wykonana przez Asię. Mówiąc wprost, my stworzyliśmy strategię, wskazaliśmy kierunek, ale cała ta praca później wykonana była wykonana jakby przez Joannę. I właśnie pierwszą rzecz, jaką zrobiliśmy wspólnie, to zrobiliśmy badanie satysfakcji klienta połączone z badaniami. Potrzeb tych klientów. Dostaliśmy 86 odpowiedzi od byłych klientów i dowiedzieliśmy się, co kieruje klientami przy zakupie, czego się obawiają, jakie mają problemy, czego nie wiedzą, co ich frustruje, co chcą osiągnąć i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne, żeby bazować na wiedzy od klientów, a nie na wiedzy na podstawie swojego umysłu, na podstawie nawet umysłu konsultanta bo takie rzeczy jak zbadanie insightu konsumenckiego, takie rzeczy pod komunikację marketingową zawsze lepiej jest wziąć bezpośrednio od klientów i tak zresztą robią największe firmy, a my też możemy to zrobić, bo zrobienie ankiety w formularzu Google, wysłanie jej do grupy byłych klientów albo wysłanie do grupy potencjalnych klientów, przecież, przecież da się dotrzeć jakby do tych ludzi. My przy współpracy z klientami regularnie takie badania przeprowadzamy. I, I da się 86 odpowiedzi uzyskać. Da się odpowiedzi uzyskać i 250 w przypadku np. sklepu internetowego, gdzie tych klientów jest dużo, gdzie baza mailowa jest duża. Jest to jak najbardziej do zrobienia. Polecam, bo odpowiedzi na te pytania to jest świetny fundament do komunikacji marketingowej, do komunikacji, nawet oferty, do tego, jak, jakie teksty napisać na stronę internetową. Mnóstwo jakby rzeczy, które potem pomagają nam. Yy, w tym, żeby marketing po prostu był efektywny i był strategiczny, czyli bazował na y, danych rynkowych, a nie na naszych domysłach. I to jest pierwsza ważna rzecz, którą zrobiliśmy, która była fundamentem pod przyszłe działania. Rzecz kolejna, wyznaczaj cele. Banał, nie będę tutaj odnosił się do metody SMART. Pokażę tylko, że to zrobiliśmy, bo to jest też turbo ważne. Wyjaśnię może dlaczego. Bo kiedy mamy cel, że chcemy Więcej liczby szkoleń w przeciągu półtorej roku, więcej dostępów do kursów walnej sprzedać i ogólny wzrost przychodów z tytułu też innych usług chcemy doprowadzić do poziomu X, to wiemy, jakie działania musimy podjąć, bo możemy sobie potem obliczyć, ok, skoro ja chcę sprzedać X miesięcznie szkoleń, a dotąd sprzedawałem 0,6 X, to wiem, że muszę sprzedać jakby te 40, te 0,4 X więcej, stąd mogę się zastanowić, ok, to ile więcej osób musi wejść na stronę, żeby finalnie było z tego tyle i tyle zapisów. Wiem wtedy, ok, tyle musi być ludzi na stronie, skąd ja ich wezmę. Muszę tą reklamę być może wykupić, poprawić komunikację w social mediach, więcej osób mieć w newsletterze, na webinarze i tak dalej, i tak dalej. Cele, jeśli mamy zdefiniowane, one nam ustawiają potem cały lejek marketingowy, dlatego to jest tak bardzo ważne przy Działaniu strategicznym, a nie chaotycznym, rzecz kolejna to spisanie strategii komunikacji. E, tutaj zachęcam Was do wrócenia do jednych z poprzednich odcinków strategicznych piątków, gdzie więcej opowiadam o tym, czym jest strategia marki, czym jest strategia komunikacji, jakie elementy tam powinny być, skąd one wynikają. Tu tylko wskażę, że my też to zrobiliśmy i to bardzo mocno pomogło, jakby usystematyzować komunikację, poukładać to, w jaki sposób dotąd. Asia i, i marką firmową i marką osobistą, bo tutaj były dwie marki, komunikowała się z potencjalnymi klientami. Pozwoliło to jakby... Poukładać właśnie tą komunikację, jasno określić, zdefiniować, że powinniśmy mówić w ten sposób do tych ludzi, takie jakby na przykład, nie wiem, reason to believe, pokazywać udowadniacze. Tak powinien brzmieć slogan marki. Slogan, który zdefiniowaliśmy do dzisiaj, jest jakby używany przez tę markę, do dzisiaj jest na stronie internetowej na samej górze. Więc to są bardzo ważne rzeczy i oczywiście bardzo ważne jest to, żeby to bazowało na badaniach żeby to wszystko nie bazowało na naszych jakichś dobysłach, na dobysłach nawet super kreatywnego marketera, tylko żeby bazowało na badaniach i potem z tymi badaniami można iść do konsultanta, e, można iść do kreatywnego e, copywritera i tak, dalej, i tak dalej. Ważne, żeby to bazowało na badaniach. Rzecz kolejna, lejek marketingowy. Tu niestety nie mogę wam pokazać jak ten lejek Asi wyglądał. Ale z tego mema widać, że są te cztery jakby stopnie, etap świadomości, etap zaufania, etap sprzedaży, etap e, lojalizacji klientów i ważne, żeby ten lek sobie też rozpisać. Tu, tutaj jest schematycznie jakby to, to, to rozrysowane. E, można też rozrysować strzałkami. E, zamysł jest jeden: żeby te narzędzia, które będziemy wykorzystywać do pozyskiwania klientów spisać w jednym miejscu. Potem, żeby to mierzyć i potem możemy sobie to optymalizować na zasadzie takiej, ok, po trzech, sześciu miesiącach widzimy, że nie, wiem, reklamy na Facebooku nam nie działają. No to się zastanawiamy, albo jak je poprawić, albo może zrezygnować, trzeba po prostu z tego narzędzia wrzucić w to miejsce inne narzędzia marketingowe. Kanałów marketingowych jest przecież bardzo dużo w dzisiejszych czasach, nie musimy wykorzystywać wszystkich, trzeba znaleźć, te, które będą nam przynosić największe zyski w postaci świadomości klienta, w postaci budowania zaufania i sprzedaży. I to jest bardzo ważne, żeby znaleźć te kanały marketingowe, żeby je znaleźć, trzeba postawić jakąś hipotezę. Czyli u mnie prawdopodobnie zadziała to, to, to. I potem weryfikujemy, czy rzeczywiście tak jest. I teraz rzecz już, na, na sam koniec, jeszcze jedna technika, która Odnosi się do emocjonalnych, szybkich decyzji w obliczu jakiegoś nagłego zwrotu, jakiejś informacji, nie wiem, o wybuchu wojny, o wybuchu pandemii, jakiejkolwiek innej sytuacji. I, i chciałbym zdradzić Wam technikę, w jaki sposób unikać decyzji emocjonalnych, takich z dnia na dzień, no bo możemy mieć poukładany lejek marketingowy, możemy mieć poukładane komunikację, coś się dzieje, robimy emocjonalną decyzję i wszystko trafia szlak. Mówiąc kolokwialnie, więc w jaki sposób tutaj podejść do tego, w jaki sposób tych decyzji emocjonalnych unikać? Polecam planować scenariusze. Czyli jeśli wiemy, że coś się wydarzy, najlepiej gdyby to było, jeśli wiemy, ale nawet jak się już coś wydarzy, to zanim podejmiemy decyzję, zanim coś zmienimy w naszym ekosystemie marketingowym, możemy się zastanowić: OK, stało się X i teraz. Co, jak to może się zakończyć w wariantie optymistycznym? Jaki jest wariant pesymistyczny e, tego i jaki jest realistyczny? Czyli taki pośrodku. I teraz, kiedy mamy te scenariusze, możemy sobie zaplanować: OK, jeśli zdarzy się A, to zrobię to i to. Jeśli B, to zrobię to i to. Jeśli C, to zrobię to i to. I obserwować sytuację, patrzeć w, jak, w jaką stronę, w który scenariusz to idzie, i na tej podstawie podjąć. Takie decyzje, jakie sobie w ramach tego scenariusza zaplanowaliśmy. I to raz, że pomoże Wam mentalnie, dwa, że unikniecie tych emocjonalnych decyzji tu i teraz. Takiego podjęcia decyzji, już teraz muszę coś podjąć. Nie, nie musisz, jeśli przez tydzień zostawisz jakby pewne układanki, pewną, pewne elementy układanki. Jeśli zostawisz przez tydzień, nic się nie stanie. E, więc na spokojnie rozplanować sobie scenariusze i to właśnie też jest pewien element działania strategicznego, żeby nie podejmować decyzji ad hocowo. E, I historia Joanny skończyła się tak, że w grudniu 2021, tu jest błąd, nie było aż tak dobrze, że w 2020, zgodnie z założeniami te wszystkie trzy cele zostały zrealizowane. Właśnie dzięki temu, że mieliśmy badania i na tej podstawie spisaliśmy strategię komunikacji, więc to co pchaliśmy w lejku, e, reklamy, e, strona internetowa, oferta, to wszystko komunikacyjnie trafiało do klientów, rezonowało z nimi, przez co było skuteczne. Nie Asia też nie, nie robiła żadnych emocjonalnych decyzji, więc tu jest też duży plus. E, te decyzje były przemyślane. E, i to po prostu zadziałało. Te cele zostały zrealizowane. Firma Asi dalej rośnie, bo dalej trzyma się założeń strategicznych, dalej działa według tych kilku prostych kroków. Może nie prostych do końca, ale jak już się przeprowadzi, to potem jest dużo prościej. Działa według tych kroków i dlatego osiąga cele. I tak właśnie powinien wyglądać marketing. W sposób przemyślany, poukładany powinniśmy działać. I w sferze komunikacji, i w sferze lejka, i to wszystko powinno bazować na badaniach rynkowych, a nie na naszych jakichś tam, wydaje mi się. E, więc z tym. Was dzisiaj zostawiam. Jeżeli ten odcinek był dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji, ustawienia powiadomienia, zostawienia łapki w górę pod odcinkiem. My na pewno widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku Strategicznych Piątków, w którym znów pokażę, w jaki sposób działać strategicznie i efektywnie w obszarze marketingu. Trzymam mocno za Ciebie kciuki, za Twoje działanie strategiczne i za Twoje wyniki marketingowe. Widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Cześć!